gra psuje dzieci. Mój kolega został przez nią opętany. Nikt nie powinien w to grać. Ci, co grają, muszą uważać. Mój kolega bije głową w ścianę, kiedy przegra. Ma już całą posiniaczoną głowę i parę ran. I gra do tego się zaczyna i psuje po pierwszym dniu. I mój kolega przegrał parę razy, tak mocno się stuknął, że przez chwilę mu krew leciała. Siemanko, ja jestem Dexy i witam was, słuchajcie, w pierwszym odcinku po odzyskaniu mojego kanału, bo jakby ktoś jakimś cudem nie wiedział, no to skradziono mi kanał, ale już go odzyskałem, jest wszystko dobrze. No i słuchajcie, będzie to film z czytania najgłupszych, najśmieszniejszych komentarzy z Google Play'a odnośnie Brawl Stars, naprawdę będą to śmieszne komentarze. Także wydaje mi się, że bez przedłużania zostawcie suba, łapeczkę w górę, dużo łapeczek, to będzie kolejna część takiego filmu, mam nadzieję, że wam się ono, ten film spodoba. No i wbijajcie jeszcze do mojego Instagrama, Dex jak się nazywa, tutaj wam się teraz wyświetla, będę wam bardzo wdzięczny, dobijamy 5000 followów. No i tyle, zaczynajmy już ten odcineczek. Dałem jedną gwiazdkę, ponieważ jest jeden wielki błąd w tej grze i przez to tracicie graczy. A tym błędem jest to, że po tym jak zabijesz przeciwnika, powinna być tak zwana ochrona przed zabiciem poprzez zostawienie innych pułapek przez przeciwnika. Proszę naprawcie to, bo inaczej stracicie przez to jeszcze wielu graczy. Naprawdę nie wiem, o co temu gościowi chodzi. On mówi o jakiejś tarczy po zabiciu przeciwnika. Powinna być tak zwana ochronna przed zabiciem poprzez zostawienie innych pułapek przez przeciwnika. Naprawdę nie wiem, o co chodzi w tym komentarzu. No jest to głupi komentarz, plus jest wiele błędów. Na przykład chłop pisze wieli zamiast wielki. Pisze błędem, także no, dajcie znać w komentarzach, o co w tej opinii chodzi, bo naprawdę nie wiem. Moja szkoła jest od tego uzależniona, a jak wchodzę do szkoły, mówię do BFF, hej, a ona na to, może trochę ciszej, bo gram, nie widzisz? Chętnie bym wszystko zrobiła, by jeszcze ja i inni się nie zarazili, gdyby nie to uzależnia, to dałabym 5 gwiazdek, ale dam 1. No, trochę zabawny komentarz. Moja szkoła jest od tego uzależniona, jak wchodzę do szkoły, to mówię do BFF, hej. No, gdyby nie było uzależniające, to dałaby 5 gwiazdek. No, dobra gra jest uzależniająca, więc w sumie też głupia opina, no bo no dobra gra jest uzależniająca, więc jakby nie było uzależniająca, to by raczej była słaba. Także też dziwna opinia. No i oczywiście, system zdobywania pucharów jest do dupy, bo gdy zostanie ci jeden pucharek do następnej nagrody, to tracisz i przez cały dzień musisz je odzyskać. To wasz odwieczny problem, to samo było w Clash Royale. Poza tym usuńcie mapę Rock Wall Brawl, proszę! A teraz obniżam do 1 za tą gównianą mapę na Showdown i za wyszukiwanie mi do teamu noobów, którzy mają gdzieś wygraną. No cóż, zdarza się, że po prostu ktoś nie umie grać, no i zostaje mu jeden pucharek do nagrody i potem nie umie tego wbić. No niestety, Supercell chyba nie poradzi na to, jak ktoś nie umie grać. Także najpierw naucz się grać, a potem dawaj opinię, proszę. Same podróby Fortnite, GTA 5 lepsze. Są na świecie osoby, które mają taką samą opinię. Proszę, nie pobierajcie tego. Grajcie w Fortnite, a nie w podróby tego. Są gry za 20 zł w Biedronce, już lepsze od tego. Jest Origin, Steam, Epic Games, Sklep Play powstał na małe gierki, które za 2 lata zostaną odinstalowane. Jeżeli ktoś mnie zrozumiał, niech pisze podobna opinia. Jeszcze raz, proszę, nie pobierajcie tego. Po pierwsze, to jest bardzo ważne. Brawl Stars wyszło chyba 17 czerwca 2017 roku, gdzie o Fortnite praktycznie nikt, ale to nikt nie wiedział. I już wtedy był tryb Showdown, który jest najbardziej kojarzony z Fortnite'em, bo jest tam strefa, także no nie jest to podróba Fortnite'a, no bo ta gra wyszła zanim w ogóle Fortnite był popularny, no bo jednak Fortnite niby wyszedł wcześniej, ale wtedy nikt o nim nie słyszał, także nie nazywajcie Brawl Stars podróbą Fortnite'a, bo po prostu nie jest. Prowadziło was chyba, wydałem na swoje konto 9 zł i do dzisiaj, gdybym jej nie odinstalował, to do dzisiaj by mi zabierało 9 zł, bo codziennie zabierało na początku. Myślałem, że coś mi kliknęło, ale codziennie zabierało z konta 9 zł, a nic nie dostałem. Dzięki Supercell za pobranie ponad 100 zł z konta, nie polecam. No chyba wszedłeś na taką stronę generator gemów i tam chyba kliknąłeś, podałeś swój numer telefonu i chyba dlatego ci zżerało 9 zł. Takie mam podejrzenia, więc przejdź mi dalej. Ja po prostu nienawidzę tej gry. Minął miesiąc i żadnej postaci mnie tropło. Nawet gdy nazbierałem 20 skrzynek. 20! Ta gra jest tak słaba. Pamiętaj, że jeśli chcesz postać, to poczekaj na nią jeden miesiąc bez grania. A jak chcesz mieć ją od razu, to kup, bo ta gra na tym się opiera. Proszę Supercella, by ci, co więcej grają, mieli więcej procent na postać, a niektórzy w ogóle nie grają. Błędy ortograficzne, no kurczę, skrzynek przez szy.
i nazbierałam aż 20 skrzynek. 20 skrzynek to nie jest bardzo dużo, więc nazbieraj 100 i zobaczymy, czy coś ci dropnie. No nie wiem, co mam robić w życiu, nie do końca życia to zrobiłaś, to najlepsze rozwiązanie dla osób, które to lubią, to zrobiłaś, to najlepsze rozwiązanie dla osób, które to lubią, to najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy nie do końca życia, to najlepsze rozwiązanie dla osób, które to lubią, to najlepsze rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych, kulturystyka i fitness, męska, sobie puchar, polski, kielce, świętokrzyskie, warmińskie, mazurskie, wielkopolskie, zachodnie, pomorskie, lubisz, miasto, nie miasto, amul, list. No, ktoś tutaj chyba poklikał losowe słowa z autokorekty. Gra jest fajna, ale ja mam tak, że jak kogoś trafię, to ja ginę i gdy wychodzę z gry, to mi pokazuje, że jestem w trybie gotowy. I gdy chcę coś napisać, to mnie wywala z gry. I na przykład dostałem plus 8 pucharków, to dostaję plus 1. Ja mam 1 HP, a inni mają nieskończoność. Jest po update'cie już wiele godzin, a ja nadal nie mogę wejść, bo pokazuje bla, 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 brak połączenia, bla, bla. Okej, okay, chłop ma 1 HP, a inni nieskończoność. Nagram może jakiś odcinek z bugami, no i mam nadzieję, że dostanę od gościa screena, gdzie on ma 1 HP, a inni mają znaczek nieskończoności. No ciekawe, ciekawe spostrzeżenie. Ta gra psuje dzieci, mój kolega został przez nią opętany. Nikt nie powinien w to grać. Ci, co grają, muszą uważać. Mój kolega bije głową w ścianę, kiedy przegra. Ma już całą pośniaczoną głowę i parę ran. I gra do tego się zaczyna i psuje po pierwszym dniu. I mój kolega przegrał parę razy, tak mocno się stuknął, że przez chwilę mu krew leciała. Dobra, to jest najzabawniejszy opinia do tej pory, także nie grajcie w grę, bo potem będziecie mieli śniaki na głowie i będziecie pisać mój przez ucho otwarte. Ta gra to porąbana kupa, jest okropna, po aktualizacji nie da się grać. Mam minus 40 pucharków, a mam 8100 pucharków, ale ta gra to jest, nie powiem co, jest bardzo okropna. Nienawidzę tej gry, ale i tak w nią gram i nigdy nie wydam pieniędzy na tą grę. Po prostu jest okropna, okropna, okropna. Jest ta gra głupia. Jak bad, to wszystko z mojej strony. Idę dalej spadać pucharkami, elo. Bęc ta gra, to dupa bąk, elo. Dobra, zostawię to chyba bez komentarza. Słaba, 1 na 10. Sens gry jest taki. Grasz, zdobywasz pucharki, zdobywasz postacie. Niby wszystko ok, ale te postacie są nieprzemyślane. Na przykład gram El Primo i nagle wyskakuje na mnie taka szelka. Ja nie mam ulta, co mam wtedy zrobić? Albo znajdę bóla w krzakach. Co wtedy? Nie będę się czepiał, że postacie mi nie wypadają, bo tak ma być. Supercell tak zaplanował. Nawet nie komentuję tej ścieżki dźwiękowej, a może jednak skomentowałem? A miał być hit. No w sumie to jest hit i też nie wiem... Nie wiem, czemu narzeka na to, że nagle mu wyskakuje szelka, bo to jest taktyka grania, że nagle mu szelka wyskakuje. Po prostu musi sprawdzać krzaki, albo po prostu nie chodzić blisko krzaków, jeżeli stamtąd wyskakują szelki. Więc kolejna osoba, która tak średnio umie grać, no i wyżywa się dając jedną gwiazdkę. Gierka może fajna, ale kiedy ja pobieram, to się zatrzymuje na 89%. Może ktoś mi powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, co mam zrobić? Nie wiem, nawiązać połączenie z internetem według mnie. Mówię sobie, pogram w Brawl Stars, włączam rundę, solo showdown i się ładuję i ładuję, wychodzę, kompletnie klikam na te dwa okienka, no wiecie, jak macie domek, to po prawej jest strzałka, no to po lewej są te dwa okienka, kliknąłem w nie, usunąłem, wchodzę do gry Brawl Stars i tam co widzę, miałem 300 pucharków na drugim koncie i widzę 295, albo na pierwszym koncie trafiłem Leona, a kurde, nie mam go w kartach, lub taki bug, że miałem minus 1000 końców. No po pierwsze, ten pierwszy bug, że nagle wszedł, miał 300 pucharków i nagle ma 295, to dlatego, że poszedł na solo showdown i wyszedł z gry i pewnie przegrał na showdownie. Drugi bug, że mu zniknął Leon, no to oczywiście jest sprawka duchów, a czwarty bug, że miał minus 1000 końców, to jest sprawka nie wiem czego, więc kurczę, no nigdy nie dostałem screena, wyślij mi na Instagramie ktoś, że miał minus 1000 końców, proszę. Albo, że mu Leon zniknął. Dobra, niestety to było na tyle z tych wszystkich komentarzy. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli chcecie więcej, to zostawcie łapeczkę w górę. Mi się go przyjemnie w miarę nagrywało, bo robiłem z siebie trochę głupka czytając to, ale mam nadzieję, że w miarę fajnie to wyszło. Także jeszcze raz z tego miejsca dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Wbijajcie na mojego Instagrama i tyle. Pa, pa!